Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to nie dlatego. Nie dlatego idziecie za mną, że widzieliście znaki i cuda, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. I to jest, powiem Wam szczerze, przerażające. Wydaje się, że naszym największym pragnieniem w życiu duchowym jest doświadczenie znaków i cudów. Że jest doświadczenie tego, co nazywamy doświadczeniem Boga żywego, potwierdzeniem słowa głoszonego przez znaki, a z drugiej strony chleb potrafi nam to doświadczenie zabrać, potrafi nam odebrać wiarę w to, że te znaki potwierdzają głoszone słowo tylko dlatego, że jedliśmy chleb do syta. I z tyłu za mną jest, słuchajcie, jakaś część Rzymu, jakaś część dobrobytu XXI wieku i okazuje się, że to, co jest pierwotnym doświadczeniem i związanym właśnie choćby z wiarą i znakami, których doświadczamy, musi ustąpić owemu dobrobytowi, który nazywamy chlebem. Nie dlatego idziecie za mną, że widzieliście znaki i cuda, czy doświadczyliście ich, a dlatego, że jedliście chleb do syta. Przerażająca prawda o nas. Spróbujmy dzisiaj w kontekście tego słowa poustawiać te priorytety na nowo w naszym życiu według tego, co mówi Ewangelia, a nie według tego, co mówi świat. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.